Drodzy Państwo, przechodzimy do części trzeciej. Już za chwilkę nastąpi wręczenie odznak honorowych zasłużonych dla kultury polskiej, ale tutaj ja przekażę mikrofon pani Elżbiecie Fabisiak, reprezentującej Walijskie Mazurskie Stowarzyszenie Areszt Sztuki. Pani Elżbieta już poprowadzi tą część imprezy. Panie Prezydencie, Panie Wojewodo, Panie Marszałku, Panie Rektorze, Koleżanki, Koledzy, Przyjaciele. Ja dzisiaj reprezentuję Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Areszt Sztuki. Stowarzyszenie, które powstało w 2005 roku, a jego założycielem był artysta-malarz Marek Świątecki. Marek, który zaważył sobie i zainspirował, żeby w areszcie śledczym powstało Regionalne Centrum Sztuki. Marka nie ma wśród nas, ale ponieważ w kampanii wyborczej mówiło się bardzo dużo i wznowiono ten temat, myślę, że zaczyna to być coraz bardziej realne. Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Areszt Sztuki, które, tak jak powiedziałam, działa od 2005 roku, zostawia trwałe ślady naszej działalności. Chociażby makieta Starego Miasta, Warmińskie Żurawie, tablica Marii Dary Maleskiej, a również tablica poświęcona artystom, malarzom, którzy tworzyli kulturę Warmii i Mazur, Olsztyna w latach 60. XX wieku. Pan prezydent odsłaniał ją nie tak dawno. I wiele, wiele innych. Jesteśmy współwydawcami pisma społeczno-kulturalnego Warii Art. Dbamy również o środowisko ludzi kultury, bo rzeczywiście jest ono bogate, aktywne i piękne. I właśnie dzisiaj chciałabym poinformować Państwa, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał honorowe odznaki zasłużone dla kultury polskiej naprawdę pięknym osobom związanym z kulturą Olsztyna i Warmii i Mazur. Szanowni Państwo, to są animatorki kultury, mówię o same panie, społecznice, inicjatorki i współinicjatorki, organizatorki i współorganizatorki ważnych wydarzeń kulturalnych w Olsztynie i w regionie, pasjonatki, kobiety, które obdarzone wyjątkową pasją i miłością do kultury nie liczą godzin w swojej pracy społecznej. O każdej z nich mogłabym mówić długo, ale pozwolicie Państwo, że zaproszę, bo wszyscy Państwo znacie te osoby. Zapraszam na scenę panią Krystynę Szter, która pięknie dla osoby. Panią Ewę Polkę i panią Karolinę Lewandowską. Zaprosić Pana do wręczenia tych ważnych dla ludzi kultury odznak. Ja może tylko jeszcze kilka słów, zanim wręczymy honorowe odznaki. Mam duży zaszczyt w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczyć te odznaczenia. Myślę, że wszystkim znanym tutaj paniom, które za chwilę dostąpią tego zaszczytu. Satysfakcja moja też wynika z tego, że przez wiele lat sam byłem animatorem kultury i myślę, że to były najpiękniejsze lata mojego życia. Na pewno piękniejsze niż życie polityka. A przy tej okazji chciałoby się zaśpiewać za Stefanem Brzozowskim, że przecież po nas coś zostanie, prawda? I między innymi ten dorobek tych pań wspaniałych i laureatów, którzy zostali wynagrodzeni przez pana prezydenta Piotra Grzymowicza, którym serdecznie gratuluję w własnym imieniu i w imieniu wojewody warmińsko-mazurskiego Radosława Króla. A teraz może przejdźmy do tej najważniejszej tutaj chwili i momentu, bym mógł tę swoją satysfakcję spełnić
w 200%. Tym bardziej, że jedną z pań to znam bardzo, bardzo osobiście z ław Rady Powiatu Olsztyńskiego, bo oprócz tego, że w dziedzinie kultury, czyli to nie tylko synagoga Krysiu, prawda, ale i Stowarzyszenie Pojezierze. Także tutaj widzimy, że nie tylko się skupia na jednostkowych działaniach, ale ogarnia troszkę szerszy obszar kultury. Dziękuję serdecznie. Otrzymałam nagrodę od marszałka województwa za kulturę Warmii i Mazur i to już dla mnie niebo się otworzyło. Widzicie Państwo, słucham z wielką przyjemnością to, co mówiono o osobach, które są tutaj na scenie. Wszystkie osoby były z Olsztyna i tak myślę, że to nie jest nie lada sztuka wybrać się w teren i zobaczyć, gdzie tacy społecznicy jak ja, co robią i jak działają. O tym nigdy nie myślałam, bo tak jak każdy działa, to nie dlatego, żeby otrzymać nagrodę. Po prostu to, co ja robię, jest to też moja pasja. A czyli moją pasją jest Warczewska Synagoga. Jestem bardzo szczęśliwa, że 2 lata temu pan starosta i radni powiatu olsztyńskiego podjęli jednogłośnie uchwałę, że synagoga przechodzi w zarząd powiatu olsztyńskiego. Do tej pory należało do Stowarzyszenia Pojezierze, gdzie nadal tam działam, bo jestem członkiem tego stowarzyszenia, również nisko się kłaniam zarządowi Pojezierza. Ale szanowni Państwo, tak jak ktoś wcześniej powiedział, sama pasja nie wystarczy, potrzebne są też pieniądze. I dzięki temu, że miałam dużo szczęścia do dobrych sytuacji w życiu, a przede wszystkim wspaniałych ludzi na czele z naszym starostą Andrzejem Abako, dzieje się. I
byłam wczoraj, piękny remont, piękna rewitalizacja. Wszystko oglądacie zapewne w mediach, co tam się zadziewa. Już, żeby więcej nie mówić, zapraszam Państwa. Myślę, że to będzie koniec wakacji, żebyśmy też mogli otworzyć razem z Wami naszą powiatową Galerię Sztuki Synagoga w Barczewie. Dziękuję za wszystko. Króciutko i najprościej. Bardzo serdecznie dziękuję. To odznaczenie jest nie tylko wielkim wyróżnieniem, honorem, ale też wielkim wyzwaniem i odpowiedzialnością, aby takiemu odznaczeniu sprostać. Tak jak powiedziałam, w uchwale ojczyzny, w uchwale sztuki, dziękuję bardzo serdecznie wszystkim moim przyjaciołom i zresztą sztuki i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy mnie wspierają, którzy kochają kulturę i kochają sztukę. Dziękuję bardzo. Też chciałam podziękować Stowarzyszeniu. Stowarzyszenia Resztownica, które docenili moją pracę i wszystkim organizacjom, z którymi miałam przyjemność współpracować do tej pory. Mam nadzieję, że będzie dalej współpracować i też, że nawiążę nową współpracę. Będzie to fajne paliwo kosmiczne do dalszych działań. Pani Krystyna, to jest bardzo skromną osobą, ale naprawdę tutaj 3/4 osób było w synagodze. Zapraszam, prezentuję i ich twórczość, i sztukę, i no, różne dziedziny, i teatr. Także naprawdę jest bardzo blisko związana z Olsztynem. Szanowni Państwo, Szanowny Panie Prezydencie, Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Ale Sztuki, który działa od 2005 roku. Chcę Panu bardzo serdecznie podziękować za 15 lat pracy na rzecz naszego miasta, w którym naprawdę nam się cudownie żyje. 15 już i każda reszta to ciężkiej, wyprężonej pracy. Dziękuję. Bardzo wzruszające chwile. Ewa Polka, Karolina Lewandowska, Krystyna Szczer, gratulujemy serdecznie. Miło się z Państwem, że się przybywa tyle ciepłych, wzruszających słów. Ale powoli kończymy, ale na szczęście czeka nas jeszcze program artystyczny. I tutaj obietnica zbędna.